zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Właśnie tutaj policjanci wspólnie z Izbą Celną i Inspekcją Transportu Drogowego kontrolują przejeżdżające samochody. Na wjazdach do tunelu stoją patrole, które już wstępnie filtrują kierowców, kierując tutaj część wyselekcjonowanych aut. Tutaj właśnie współdziałanie tych służb daje możliwość w znacznie szerszym stopniu sprawdzenia różnych rzeczy. Między innymi kontrolowana jest tutaj trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz to, czy wykonując transport drogowy nie przekraczają przepisów. Sprawdzamy, czy samochody nie pochodzą z kradzieży, jaki towar jest przewożony, czy nie ma tutaj tak zwanych kontrabandów. Akcji celnicy z Izby Celnej w Białymstoku kontrolują samochody przede wszystkim pod kątem przewozu nielegalnych towarów, takich jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Sprawdzamy również, czy w samochodach nie są przewożone towary podrabiane lub pirackie. W akcji uczestniczy, jest na wyposażeniu celników m.in. sprzęt do prześwietlenia samochodów ciężarowych typu Hyman. Jest to sprzęt bardzo przydatny, jeśli chodzi o ujawnianie wyrobów tytoniowych. M.in. dzięki takim urządzeniom na granicy polsko-litewskiej udało nam się w tym roku już wykryć około 20 milionów sztuk nielegalnych papierosów. To jest lampa rentgenowska do prześwietlania samochodów ciężarowych. 140 kV, jedną ze starszych urządzeń, które mamy, ale skuteczne. Cały czas jeszcze wykorzystujemy je. Przekracza kolejne bariery, które widać tutaj na obrazie. Zapalają nam się poszczególne diody. I dopiero wtedy, kiedy kabina minie trzecią, ostatnią barierę i kierowca jest poza wiązką główną promieniowania, wtedy się uaktywnia się promieniowanie, także nie prześwietlamy kierowcy, tylko mamy tą szybką możliwość kontroli ładunku.